Radio M 107,6 FM. Rozmowa poranka. Naszym gościem dziś jest pan Daniel Beger, prezydent Świętochłowic. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Od razu zacznę od pytania o nowe stowarzyszenie, dlatego że 30 prezydentów polskich miast na początku tego tygodnia powołało Stowarzyszenie Prezydentów Miast Polskich Praca, Rozwój, Odpowiedzialność. W skrócie PRO, jak zapowiedział prezydent Chełma, który o tym informował, mówił tak: spotkaliśmy się ponad podziałami politycznymi, aby przyjąć plan działania na rzecz usprawnienia pracy samorządów. Ale tak sobie myślę, jest Związek Miast Polskich, jest Unia Metropolii Polskich. Rok temu w Gdańsku samorządowcy powołali takie stowarzyszenie Samorządy dla Polski. Dlaczego powołaliście kolejne stowarzyszenie prezydentów? No jest jeszcze Związek Samorządów Polskich. Tych stowarzyszeń rzeczywiście jest trochę więcej. Każde z nich charakteryzuje się wieloróżnością, że tak powiem. Część z nich jest finansowanych z budżetów miast, bo są składki członkowskie. Tutaj akurat zebrała się grupa przedstawicieli, którzy, podobnie jak miasto Świętochłowice, zarządzają niewielkim miastem, są to miasta małe albo średnie. Każdy z nas pełni funkcję prezydenta. Nie wszystkie miasta są na prawach powiatu. Natomiast to, co nas połączyło, to kwestia tych problemów, które rzeczywiście dotykają każdego z nas, patrząc przez pryzmat właśnie zarówno powierzchni, jak i liczby mieszkańców. Bo wtedy łatwiej też zrozumieć swoje problemy. Nie ma co ukrywać, że w przypadku miast dużych czy miast wojewódzkich, które w takich organizacjach czy związkach są, no to niestety, ale syty nigdy nie zrozumie głodnego. I tak rzeczywiście było w różnych gremiach, w których uczestniczyłem. Tutaj natomiast mamy konkretne tematy, konkretne próby rozwiązań, a do tego jeszcze wola ze strony premiera, wola ze strony rządu do tego, żeby współpracować. I jak się okazało, w ciągu 2 dni, które spędziliśmy w Otwocku i w Warszawie, pokazały, że jest taka fajna płaszczyzna do tego, żeby porozmawiać o konkretnych problemach, o konkretnych rozwiązaniach, jakie dotyczą miast małych i średnich. Można się spodziewać, że to jest porozumienie prezydentów, którzy, powiedzmy, no bardziej sprzyjają z wzajemnością obecnej władzy państwowej? Nie. W żadnym wypadku nie wiązałbym tego powiązań z rządem. Mówimy tutaj o prezydentach, którzy mają naprawdę poglądy od skrajnie prawicowych do skrajnie lewicowych. Natomiast łączy nas jedna idea problemów miast średnich i my wola współpracy rządu. Czyli te duże miasta, na przykład w Unii, no Unia Metropolii Polskich to jeszcze co inny kaliber, ale rozumiem, że tam nie byłoby tak, że solidarnie razem bylibyście w stanie postulaty i dużych, i małych załatwić. Każdy będzie musiał swoje załatwiać z rządem? Panie redaktorze, przez 3 lata miałem okazję brać udział w różnego rodzaju gremiach i przyglądałem się temu, jak te organizacje funkcjonują, i nie ma co ukrywać, że znaczącą rolę czy funkcję pełnią głównie włodarze miast dużych, którzy mają swoje problemy. Oni potem próbują jakby przerzucać te problemy na miasta trochę mniejsze, co nie do końca jakby się spełnia potem w rzeczywistości. Z perspektywy 3 lat mogę powiedzieć, że wkład, jaki miasto Świętochłowice osiągnęło po uczestnictwie, jest niewielki, żeby nie powiedzieć żaden. A celem z tych prezydentów, którzy weszli w skład, pan jest też w zarządzie, tak, tego stowarzyszenia. Tu dodam jeszcze, że takie miasta z naszego terenu, jeśli dobrze sobie wynotowałem, Racibórz, Zawiercie, Świętochłowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Katowice i Piekary Śląskie, no to te Żory także, Żory, tak, które z naszego terenu są w stowarzyszeniu. Stowarzyszenie będzie działać przede wszystkim do środka, to znaczy, żeby się dzielić swoimi doświadczeniami, czy na zewnątrz, czyli negocjować z władzą państwową? Generalnie będziemy się spotykać po to, żeby w ramach swoich kompetencji, swoich obowiązków, ale też problemów, próbować wygenerować pewne rozwiązania, które potem będą przedstawione w dialogu z rządem, a taka wola ze strony zarówno premiera, jak i ministrów, bo na spotkaniu był również minister Artur Soboń, jest, i taka też zapowiedź była, że spotkamy się jeszcze w tym roku po to, żeby spotkać się z branżowymi
ministrami czy wiceministrami poszczególnych resortów, tak żeby porozmawiać. A jakie postulaty chcecie postawić albo musicie postawić obecnie władzy? Powiem tak, ja akurat wyszedłem z dwoma takimi dla mnie najważniejszymi celami. Znaczy celami są na pewno kwestia regulacji stanów prawnych, którą trzeba rozwiązać, bo my mamy problem z kamienicami, które są we władaniu osób prywatnych i jako miasto nie możemy w żaden sposób podjąć działań. Nie możemy ich remontować, nie możemy ich wyburzać, tych, które są w strasznym stanie, bo generalnie jest to własność prywatna. Nawet gruzu, który jak się okazuje po zapadnięciu czy po wyburzeniu, nie możemy go nie możemy nim gospodarować, bo jest to cały czas własność prywatna i to jest temat dla mnie najbardziej pilący. Kwestia również in-house'u, czyli spółek miejskich, które chciałbym, żeby były jeszcze bardziej konkurencyjne na rynku, tak żeby zwiększyć proporcje przychodów z 90 do 10, gdzie te 10% przychodów może być z rynku komercyjnego, a chciałbym, żeby to było 20%, tak żeby wrzucić troszeczkę takiej konkurencji w kontekście tych działań, które będą teraz podejmowane w gminach, dzięki między innymi temu programowi Polskiego Ładu. No właśnie, Polski Ład spędza sens powiek samorządowcom, przynajmniej tym, których słychać często w mediach. Mówią, że wyliczają, ile stracili na wpływach z podatków. Pan już dawno temu mówił też na naszej antenie, że tak się nie martwi, dlatego że budżet Świętochłowic nie był pełen, nazwę to w cudzysłowie, fajerwerków, więc też straty takiej nie ma. Jak dziś pan na to patrzy? No tak, patrząc przez pryzmat też doświadczeń czy stażu w samorządzie tych prezydentów 30, jestem jednym z najmłodszych, który ten staż w samorządzie ma, bo to jest zaledwie teraz 3-letni. Natomiast jakby działania, które musiałem podejmować w ciągu tych 3 lat, mógłbym nimi obdarzyć tych prezydentów, którzy są 2-3 kadencje tak naprawdę. No tak, objął pan miasto z finansami w dość kiepskim stanie. W kiepskim stanie i po 3 latach okazało się, że miesiąc temu odzyskaliśmy zdolność kredytową. Miasto przez 3 lata mojej ciężkiej pracy, moich współpracowników odzyskało zdolność kredytową i dzisiaj okazuje się, że możemy zarówno zaciągnąć pożyczki, kredyty, jak i emitować obligacje. I oczywiście dzisiaj skupiamy się na tym trzecim wariancie. Ale to tym bardziej takie miasto pewnie chętnie by przyjęło większe pieniądze z podatków, a tymczasem, jak mówią samorządowcy, te pieniądze będą mniejsze z powodu zmian w systemie podatków. Ale są też rozwiązania, które mają rekompensować te straty i w rozmowie z premierem czy z ministrami dowiadujemy się, że są oczywiście rozwiązania, które nie są szerzej podejmowane przez polityków opozycyjnych i nad tym ubolewam, bo jednak narzucona jest narracja i to głównie ta wirtualna czy medialna, gdzie mocno bombarduje się rozwiązanie, nie szuka się rozwiązań. Narzuca się taką narrację, że jest źle, dzielmy się, najlepiej wygońmy tych, czy oderwijmy tych od rządu, którzy dzisiaj są, a nie skupiamy się na tych konkretnych rozwiązaniach, tak jak w przypadku miasta Świętochłowice, na rozwiązaniach miast średnich. Dzisiaj polem do współpracy jest właśnie między innymi to stowarzyszenie PRO. Pan mówi o środkach, o rekompensacie. Ona w pełni pokryje straty, czy to, co w mniejszym stopniu wpłynie z podatków? Wyliczenia, jeśli chodzi o udziały w podatkach PIT i CIT, są takie, że w przyszłym roku mają być nieco większe niż w tym roku. Oczywiście w tym roku są podobne do tego, które były w roku 2019, a nawet są troszeczkę większe, więc ja jako prezydent miasta Świętochłowice nie mogę powiedzieć, że miasto w jakikolwiek sposób ucierpiało przez pandemię. Natomiast ta rekompensata jest wyższa niż ta różnica między poszczególnymi latami, jak się cofniemy 2 lata wstecz. Stąd nie do końca rozumiem też te wyliczenia, które prezentowane są przez moich kolegów, koleżanki samorządowców. To jeszcze zapytam o ten fundusz, z którego ostatnio były dzielone pieniądze. Ponad 23 miliardy złotych dostało 2780 gmin. To w ramach funduszu inwestycji lokalnych, też w ramach Polskiego Ładu. Świętochłowice na tym skorzystają?
Oczywiście, że tak, jak każde miasto na tym skorzysta, chociaż z tego, co się dowiedziałem, to tylko 97% gmin otrzymało te środki. Natomiast no, my na pewno skupimy się na ulicy Bytomskiej, która jest takim newralgicznym punktem nie tylko dla mieszkańców, ale również mieszkańców Świętochłowic, ale też dla tych dojeżdżających do Bytomia, na przykład zjeżdżających z DTS-ki. Więc na tym chcemy się skupić, ale też i oczywiście patrzę w stronę nowego konkursu, który już niebawem ma się pojawić, ta druga tura w ramach Polskiego Ładu i tam również będzie możliwość wnioskowania o środki. Potrzeb w mieście jest na tyle dużo, zaniedbań przez ostatnie kilkanaście lat tak duże, że będę robił wszystko, żeby jak najwięcej tych środków pozyskać. Czy to ze strony rządowej, czy to ze strony Unii Europejskiej. Miasto dzisiaj odzyskało zdolność kredytową i jest na dobrej drodze, żeby zacząć w końcu realizować te inwestycje, o których do tej pory tylko się marzyło, które się obiecywało, a których, na które nigdy nie było pieniędzy. No to mieszkańcom Świętochłowic życzymy, żeby się udało. Panu też. Daniel Beger, prezydent Świętochłowic. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rozmowa poranka. Radio M 107,6 FM.